Hej, siemano, z tej strony Bonguś i witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiejszy film poruszy niesamowity temat, ponieważ jestem z tą konsolą związany od dnia jej premiery, a mianowicie, czy warto kupić Nintendo Switch w 2023 roku. Więc jeżeli czekaliście na taki film faktycznie, to pamiętajcie, by zrobić smash that like button i oczywiście zostawić subskrybera, by oglądać takich materiałów więcej. A co najlepsze, dzisiejszy odcinek ma sponsora. To jest pierwszy raz w historii tego kanału, że jakiś odcinek ma sponsora. A jest nim Instant Gaming, czyli sklep internetowy, w którym możecie zakupić giereczki w niższych cenach, a dodatkowo macie gry na PlayStation, Xboxa oraz Nintendo. No właśnie, oczywiście super promki, więc obczajcie sobie, link oczywiście macie w komentarzu, ale macie też na mojej stronie głównej. No i myślę, że możemy jechać z tematem. Nintendo Switch, czyli trzecia najlepiej sprzedająca się konsola w historii, ma już za sobą naprawdę długi okres życia, mianowicie pojawiła się ona w 2017 roku, więc w tym roku będzie obchodziła swoje szóste urodziny, mianowicie 3 marca. Więc nie ma co się dziwić, że wiele osób pyta nadal, czy warto kupić ten kawałek plastiku, który, no muszę przyznać, daje naprawdę niesamowite wrażenia, jeżeli chodzi o podróżowanie i granie właśnie w przenośne. Ale będziemy przechodzić sobie po kolei. Mianowicie na starcie chciałbym porozmawiać o tym, jakie modele Nintendo Switch można dzisiaj kupić oraz na które ja bym się zdecydował, wybierając Nintendo Switch w 2023 roku. Ogółem Nintendo Switch dzieli się na 4 modele. Jest to V1, która tak naprawdę nie charakteryzuje się niczym specjalnym poza tym, że odpala gry i robi Switch. Mamy wersję drugą, która jest ulepszoną wersją jedynki, jak wskazuje zresztą nazwa. I ona dodatkowo ma bardziej energooszczędny procesor, a co za tym idzie, dłużej wytrzymuje na baterii. Mamy wersję Lite, która nie pozwala robić Switch, czyli tak naprawdę jest to granie tylko przenośne. Dodatkowo mamy trochę zmniejszony ekran, a co za tym idzie, grafika niby wygląda na bardziej szczegółową. No i model najpotężniejszy, najnowszy, mianowicie Nintendo Switch OLED, które, tak jak sama nazwa wskazuje, posiada ekran wykonany w technologii OLED. A co dodatkowo, ma ona większy ekran. Szczerze powiedziawszy, gdybym ja decydował się dzisiaj na jeden wybór, prawdopodobnie wybrałbym albo wersję drugą, albo OLEDową. Jednakże zadałbym sobie jedno ważne pytanie. Czy faktycznie bardzo dużo gram w trybie przenośnym, czy może jednak więcej czasu spędzam na graniu kanapowym z podłączonym Switchem do telewizora? Bo prawdą jest to, że jeżeli kupujecie Nintendo Switch OLED, a i tak będzie ona siedziała w stacji dokującej, to różnica będzie zerowa w porównaniu do V2, ponieważ no, ekran OLED nie będzie wtedy w ogóle wykorzystywany. Więc jeżeli nie gryzą was tak naprawdę kwestie budżetowe, czyli nie musicie kupić najtańszej wersji Switcha, aby po prostu obadać sobie bibliotekę, i uważacie, że gracie w zdecydowanej większości w trybie przenośnym, no to zdecydujcie się na OLED, który pokaże swoją prawdziwą moc drzemiącą w tym ekranie. Bo tak naprawdę poza tym no nie jest w stanie nic więcej zaoferować, niżeli pozostałe Switche, gdyż jak wiecie albo nie wiecie, każdy wspomniany Nintendo Switch oferuje dokładnie taką samą moc, taką samą wydajność i takie same gry. No dobra, Lite z racji, że nie ma wyciąganych kontrolerów Joy-Con, czasem nie potrafi obsługiwać gier ruchowych. Mówię czasem, ponieważ jeżeli dokupicie osobne Joy-Cony do Nintendo Switcha Lite, no to faktycznie możecie je podłączyć. Jednak dokupienie potem stacji osobnej dokującej do tego, by ładować te kontrolery plus granie na tym wyświetlaczu, który chyba nawet nie ma 6 cali, w gry ruchowe, no trochę mija się z celem, ale co kto woli. Dlatego gdybym ja miał wybrać model, to wybrałbym albo V2, albo OLED. Drugi aspekt to oczywiście gry. No nie ma tutaj co dużo ukrywać, że Nintendo naprawdę dba o swoją konsolę, jeżeli chodzi o dostarczanie nowych tytułów. I tutaj mamy wiele tytułów ekskluzywnych, które no, są oceniane bardzo wysoko i ja akurat muszę tutaj potwierdzić, że takie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, czy nie wiem, Kirby, czy Luigi Mansion, czy kurde wszelakie gry z Marianem w tytule, no reprezentują bardzo wysoki poziom. Ciężko jest tutaj jakoś lekceważyć te gry. Trochę gorzej wygląda sytuacja w portach, ale ten temat sobie rozwiniemy później. Na Nintendo Switch nadal pokazują się nowe gry, a dodatkowo w tym roku, dokładnie chyba 12 maja, wychodzi kontynuacja Zelda Breath of the Wild, czyli tytułu, który był system sellerem, jeżeli chodzi o Nintendo Switcha. Jeżeli powoli czujecie znużenie grami takimi, nazwijmy to, klasycznymi, które prezentują jakieś filmowe doznania i grają mocno na emocjach, jakby z trochę, może powiem, bardzo powtarzalną mechaniką gameplayu, no to powinniście się zastanowić na Nintendo Switch, ponieważ tutaj zdecydowanie największy nacisk jest na gameplay i dawanie po prostu radości z gry. Nintendo Switch było pierwszą konsolą, którą ja miałem, która łączyła doświadczenia stacjonarne z przenośnymi. Oczywiście były takie próby, nazwijmy jak PlayStation Vita, ale jednak można było zdecydowanie bardzo łatwo zauważyć, że te światy prezentowane właśnie w tych grach są zdecydowanie mniejsze, są tak naprawdę miniaturową wersją gier z dużych konsoli. Tutaj, jeżeli chodzi o Nintendo Switch, mamy przeniesione światy 1:1 na przenośną konsolę i to jest niesamowite.
Dodatkowo, jeżeli jesteście typem podróżnika, no to jakby, szczerze powiedziawszy, na tym rynku chyba nie ma wielkiego wyboru, chociaż ostatnio pojawił się Steam Deck, jednakże jest to bardziej chyba miniaturowy komputer, niżeli konsola, ale nie mam, więc się nie wypowiem, a może się jednak wypowiem, bo tak robią ludzie. Więc jeżeli jesteście typem podróżnika, który nie chce nosić ze sobą wielkiego kloca w postaci PlayStation 5, Xboxa Series X, dodatkowo nie macie jakichś wygórowanych wymagań, jeżeli chodzi o, nie wiem, oprawę audiowizualną, jesteście w stanie zrozumieć, że z tak małym sprzętem idą pewnego rodzaju ograniczenia i nadal was to nie boli, no to Nintendo Switch jest dla was. Czwarte, cena. Ale tutaj nie będzie tak kolorowo, ponieważ uważam, że Nintendo Switch jest na ogół drogie. Jego akcesoria są drogie, gry na niego są drogie oraz sama konsola w sobie na start jest droga. To prawda, można się tutaj posiłkować Nintendo Switch Lite, ale tak jak mówiłem, no niezbytnio go polecam. Mianowicie jest bardzo fajną konsolą, ale dużo osób, które miało kiedyś Lite'a albo które spotkałem w swoim życiu, potem mówiły, że fajnie byłoby jednak móc go podłączyć do telewizora i pograć ze znajomymi. Może w chwili zakupu mieli tak pesymistyczne myśli, że nigdy nie znajdą osoby, która będzie chciała z nimi grać. Nie wiem. W każdym razie Nintendo Switch Lite bardziej opłaca się jako taka support konsola, niżeli konsola główna. Ale jeżeli już mam go w ręku, to chciałem wam powiedzieć, że uważam, że to jest najlepiej leżąca konsola w dłoni, ponieważ właśnie z racji niewyjmowanych Joy-Conów jest najbardziej ergonomiczna i jest najbardziej solidna w uchwycie. Nic nie trzeszczy. Pozostaje trzeszczą. Dodatkowo chciałbym wrócić tutaj trochę do punktu drugiego, czyli porty gier. Mianowicie, przeważnie one wyglądają znośnie albo ok, szczególnie jeżeli są to gry indie. Jednak niektóre gry są, tak powiedziałbym, trochę wrzucone na siłę, by tylko udowodnić, że ej, dadzą radę odpalić się na Switchu. A jednak ich cena nie odbiega znacząco od wersji na PlayStation albo Xboxa, a w zdecydowanej większości są one nawet droższe od swoich konkurentów. No wiadomo, mamy dwa tryby rozgrywki, czyli przenośny i ten stacjonarny, ale jeżeli gra w trybie przenośnym wygląda jak kupa, no to tak w stacjonarnym już chyba nigdy nie chce odpalić. I coraz częściej też zdarza się, że nie tylko gry sportowane wyglądają tak sobie. Mamy też parę przykładów oczywiście od Nintendo, gdzie widać, że ta moc totalnie już odbiega od konkurencji i nawet odbiega od kreatywnej wizji świata twórców gier. Myślę tutaj oczywiście o Pokémonach i Bayonecie 3. Skoro już tak powoli weszliśmy na negatywny vibe o Nintendo Switch, to na pewno warto wspomnieć tutaj punkt piąty, czyli jest to przestarzała konstrukcja. Tak jak wspomniałem na początku filmiku, Nintendo Switch ma lat już 6, a co za tym idzie, powoli możemy się spodziewać, że wyjdzie jakaś nowa generacja Nintendo Switcha. Czy jednak powinno nas to zatrzymać przed kupnem tej konsoli? Uważam, że są tutaj dwa wyjścia. Jeżeli nowe Nintendo Switch, czy Nintendo Switch Pro, czy w ogóle inna nazwa, będzie oferować wsteczną kompatybilność, to wtedy może tak. Ale jeżeli tej kompatybilności nie będzie, to zdecydowanie warto tutaj nie czekać i kupić Nintendo Switch już teraz, ponieważ biblioteka gier jest naprawdę ogromna i do tej premiery, tego nadstępcy, o którym nikt nic nie wie i nikt nie wie, kiedy się pojawi, no będziemy w stanie, albo nawet nie będziemy w stanie ograć obecnych gier. I wydaje mi się, że opowiedziałem wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je w komentarzu, bardzo chętnie odpowiem. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarzyk. No komentarzyk oczywiście z pytaniem. No i możecie zostawić subskrybera, bo tak jak mówiłem już, stary wraca. Stary wraca na YouTube'a i postara się zostać regularnym YouTuberem. Także dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!